Ciekawy jestem, kto lubi oglądać i słuchać polityków. Wiem, pan dziś lubi, pan Piotr pewnie też. To jest ciekawa rozrywka, gdy się słucha i ogląda ludzi zaangażowanych w politykę, bo oni mają szczególny dar. Mają dar mówienia bez końca. Mogą mówić przez godzinę czy dwie, ale jak to się wyciśnie, to tyle zostanie z tego całego przemówienia, może z 5 czy 6 sekund. Dużo, dużo wody, a mało treści. Czasami też, jak na konferencji prasowej ktoś zadaje politykowi pytanie, na przykład, czy pan się opowiada za tą ustawą, to odpowiedzi polityków na pytanie nie mają nic wspólnego z pytaniem. Najczęściej bywa tak. Tak, jestem za wolnością słowa. To nie było pytanie, ale odpowiedź jest, a taka odpowiedź bez odpowiedzi. Politycy to są krasomówcy, czyli ładnie mówią mówić. Długimi, bardzo rozbudowanymi zdaniami, dużo w tych zdań mądrych słów, skomplikowanych, takich, że my czasami czujemy się niewyedukowani. Ale na koniec, po takim godzinnym przemówieniu, czasami się zastanawiam, co ja z tego wszystkiego zapamiętałem. Czy chociaż jedno zdanie mi z tego zostało w głowie? Najczęściej nie. Najczęściej dużo wody przepłynęło i mało co z tego zostało w mojej głowie. Czasami Pan Jezus też mówi tak jak polityk. Mówi coś, co ładnie brzmi, ale do końca nie wiemy, o co mu chodzi, ani o co to wszystko znaczy. To jego zdanie z dzisiejszej Ewangelii: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga, jest dobrym przykładem takiej politycznej odpowiedzi. To była bardzo mądra i przebiegła odpowiedź Pana Jezusa, bo faryzeusze zastawili na Niego pułapkę. Pytanie było podchwytujące. Czy należy płacić podatki cesarzowi rzymskiemu, czy też lepiej nie płacić? Tak naprawdę na to pytanie nie było dobrej czy właściwej odpowiedzi. Co bykolwiek Pan Jezus nie odpowiedział, to by wpadł w tarapaty. Bo gdyby powiedział tak, podatki cesarzowi rzymskiemu trzeba płacić, to wszyscy jego przyjaciele, którzy byli Żydami, zaczęliby go nienawidzieć, przestaliby za nim podążać, przestaliby go szanować, bo zaczęliby o nim myśleć jako o kimś, kto kolaboruje z okupantem. Pamiętajcie o tym, że Imperium Rzymskie okupowało terytorium Palestyny. To nie były podatki, tak jak płacimy w Polsce czy tutaj w Ameryce, że dla naszego własnego rządu płacimy podatki. Tylko te podatki w Palestynie pierwszego wieku wszystkie były wysyłane do Rzymu, do kogoś, kto razem z wojskiem okupował ich ojczyznę. Gdyby Jezus powiedział, że tak, trzeba być posłusznym obywatelem i płacić podatki, to wszyscy jego ziomkowie zaczęliby mieć o nim opinię kogoś, kto współpracuje z reżimem, kogoś, kto popiera okupantów. Pamiętajmy też o tym, że Rzym, Imperium Rzymskie, miało wspaniałą ideę na to, jak podporządkować sobie podbite państwa. Otóż Rzymianie byli bardzo tolerancyjni. Gdy Rzym podbijał jakąś krainę, to pozwalał lokalnemu wodzowi dalej być u władzy, pozwalał im praktykować ich własną religię,
nie narzucał religii rzymskiej. Wszystko właściwie było tak, jak przed okupacją, z dwoma wyjątkami. Tam musiały stacjonować legiony rzymskie, czyli wojsko rzymskie było w każdej prowincji i każda prowincja musiała płacić podatki na Rzym. To były dwa fundamenty rzymskiego imperium. Wszystko inne było bardzo tolerancyjne, bardzo liberalne, ale bez podatków i bez legionów Rzym by się nie ostał. Dlatego też więc, gdyby Jezus powiedział, że nie wolno płacić podatków okupantowi rzymskiemu, to nie minąłby jeden dzień, a skończyłby w więzieniu. Zostałby aresztowany jako ktoś, kto stara się pobudzić rewolucję, jako ktoś, kto zachęca ludzi do buntu. Dlatego to była świetna pułapka na Jezusa. Cokolwiek by nie powiedział, to by stracił na tym. Dlatego Jezus zachował się jak mądry i przebiegły polityk. Powiedział coś, czego nikt nie zrozumiał. Ci, co chcieli, to pomyśleli, czyli trzeba płacić podatki, bo mówi, oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. A ci, którzy myśleli, żeby nie płacić, pomyśleli, że to pewnie nie trzeba płacić, bo Bogu to, co należy do Boga. W tym momencie tak naprawdę Jezus nie powiedział tego, co myśli, nie powiedział tego, jaką ma opinię na ten temat, tylko wymyślił coś, co politycznie jest niezwykle świetnym pomysłem. Taka odpowiedź bez odpowiedzi. Coś powiedział, ale nikt nie wie, co powiedział. Przez kolejne 2000 lat teologowie i bibliści drapią się w głowę i myślą, co z tym zdaniem zrobić. Co to znaczy? Bo przecież na każdej monecie rzymskiej jest wizerunek cesarza. No więc jeżeli to jest cesarskie, to trzeba oddać cesarzowi. Ale z drugiej strony, przecież wszystko należy do Boga. Cały ten świat należy do Pana Boga. Więc Bogu trzeba oddać to, co jest boskie. Jak z tego wybrnąć, nie wiemy. Typowy polityk. Bardzo mądra, bardzo przebiegła odpowiedź, która zadziwiła jego słuchaczy i dalej nas zadziwia 2000 lat później. Kochani, w teologii moralnej istnieje takie pojęcie jak prawda nienależna. W seminarium na wykładach z teologii moralnej nasz profesor uczył nas w tej kwestii o prawdzie nienależnej, podając przykład z czasów okupacji niemieckiej. Państwo wiecie o tym, że podczas II wojny światowej w Polsce wszyscy Żydzi musieli przenieść się z własnych mieszkań do getta. Żydzi nie mogli pozostać w swoich starych mieszkaniach. Ale wielu Żydów, zamiast udać się posłusznie do getta, ukrywało się przed Niemcami, często w polskich domach. Wiele polskich rodzin dawało schronienie Żydom, czy w piwnicy, czy na poddaszu, gdzieś, aby mogli być bezpieczni. Jeżeli gestapo zapukało do drzwi, pytając się, czy wiecie, gdzie są tutaj Żydzi, to gdyby być prawdomównym, gdyby chcieć zawsze mówić prawdę, trzeba by powiedzieć tak, u mnie w piwnicy. Ale w takiej sytuacji teologia moralna uczy nas, że ta osoba nie ma prawa do tej prawdy. To jest prawda jemu nienależna. Nie mamy obowiązku wszystkim zawsze mówić prawdę, bo czasami istnieją większe wartości niż prawdomówność. Taki przykład z czasów okupacji jest doskonałym właśnie przykładem, że ludzkie życie jest ważniejsze niż mówienie prawdy.
że prawda sama w sobie nie może być najwyższą wartością. Czasami warto być tak jak polityk, przebiegłym. Czasami warto nam wymyśleć coś, co nie jest ani kłamstwem, ani prawdą. Istnieją w życiu różne sytuacje, różne prawdy, którymi nie mamy obowiązku dzielić się ze wszystkimi dookoła. To, co dzieje się w rodzinie, między żoną a mężem, nie każdy ma do tego prawo. To jest prawda w małżeństwie, prawda w rodzinie. Jeżeli ktoś wtyka nos w nie swoje sprawy, to czasami warto powiedzieć: kochana przyjaciółko, kochany przyjacielu, to nie twój biznes. To jest prawda nienależna. Czasami, tak jak w naszym przykładzie parafialnym, jeżeli ktoś podał nas do sądu, to sąd zobowiązuje nas do tajemnicy pewnych rzeczy. I chciałoby się wszystkim powiedzieć, ale nie możemy. Są takie prawdy, do których inni nie mają prawa. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale Pan Jezus powiedział kiedyś tak: bądźcie przebiegli jak węże. Bądźcie przebiegli jak węże. Czasami trzeba być przebiegłym. Czasami trzeba być mądrym. Czasami trzeba wiedzieć, kiedy ugryźć się w język i prawdy tak do końca nie powiedzieć. Bo nie każdy ma prawo do całej prawdy. Nie każdy musi wiedzieć wszystko o tym, co się dzieje w mojej rodzinie, co się dzieje w moim kościele, jakie mam teraz problemy czy radości osobiste, czy bardziej intymne. Od dziecka nas uczono, że musimy być prawdomówni. I to jest racja. Prawda jest czymś pięknym i wartościowym. Ale są takie momenty, są takie sytuacje, kiedy należy nam być przebiegłymi jak węże. A jak wam się nie podoba to porównanie do węży czy do żmi, to powiem dzisiaj tak. Czasami trzeba być przebiegłymi jak polityk Pan Jezus.